raz się okazało. Zawsze kłamią. Natomiast 70 osób na krakowskim, pod krakowską kurią, no, nie schodziło z pamiętacie, nie dla Wawelu, wszyscy znają w Polsce. Chcemy prawdę, albo nie jesteśmy aktorami. Ta rzeczywistość jest dla was nowa. To ja puściłem raz w programie. No i teraz drugi raz macie państwo możliwość to zobaczyć. Kochani, tak wygląda sytuacja, że Ewka po tym doświadczeniu postanowiła zmontować inicjatywę jakąś internetową, nad którą teraz siedzi i pracuje. Buduje stowarzyszenie, które będzie pracowało na temat, nad wolnością słowa i chcemy organizować również spotkania z młodzieżą w liceach, po to, żeby opowiadać im, jak wygląda sytuacja w mediach, żeby dawać im narzędzia. Środowisko było fantastyczne, jest pani Beata i pani Ewa dają taką nadzieję, że i Gdańsk może się do tego jakoś włączyć. Wiem, że na spotkaniu ze Sławkiem Cęckiewiczem było 600 osób w nocie. Wiem, że na spotkaniu z panem Żybertowiczem też był full i mam nadzieję, że na spotkaniu z panem Krasnodębskim też będą tłumy. Także bardzo, bardzo wam za to dziękuję i jeżeli są jakieś pytania z sali, to bardzo proszę. Jestem do waszej dyspozycji. Tak bardzo proszę. Dokładnie z tego, że ten film pokazał gigantyczny potencjał mobilizacyjny. I tam ludzie odpowiadają, że wszędzie, kiedy się ludzie gromadzi, wtedy, kiedy się ludzie gromadzi, kiedy to zaczyna być niebezpieczne dla władzy. Cytat jednego z bohaterów. Taki wariant też tam jest zgodnie do przyjęcia. Taki wariant odpowiedzi. Bardzo proszę. Kochani, bardzo, bardzo dziękuję wam za to, że jesteście tutaj. O 20 jest debata, w związku z tym nie będę przedłużał. Są płyty, które można ewentualnie wesprzeć naszą fundację, która będzie powstawała. Także bardzo, bardzo gorąco dziękuję za spotkanie i pozdrawiam. Tak? Już są po północy. Znaczy zaczynają się przed północą, ale kończą się drugą po północy. Poproszę o drugi zestaw pytań. Chciałbym nie mówić, że są o późnej porze, bo bardzo się powtarza. No tak, no tak. Warto rozmawiać. Ostatni robię odcinek. Ja też tak będę żegnam się w czwartek. To będzie w piątek nad ranem. Zobaczymy. No, mam umowy do końca roku, ale kalendarzowego, ale wszystko może się wydarzyć. Nie wiem. Raczej nie. Proszę powiedzieć, że my na to liczymy. Dobrze, dziękuję serdecznie. Ale macie państwo możliwość, można pisać listy do pana Romana Orła na TVP1 w Orlicze 17. To było na pewno jakaś cenna inicjatywa, która mogłaby wesprzeć nas. To jest prezes Telewizji Polskiej. Roman Orzeł się nazywa. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Zostańcie w pokoju.